13 października wybory do parlamentu. Polacy zdecydują, kto dostanie kolejną szansę na to, aby przez 4 lata decydować o losach kraju. W tym momencie mówimy, sprawdzam. Jaka jest odpowiedź pana? To są projekty, które były przeze mnie realizowane od wielu, wielu lat. Dla mnie kwestia w tej kadencji i w następnej kadencji to są projekty infrastrukturalne, czyli to wykluczenie, o którym mówimy od wielu, wielu lat, północnego Mazowsza. 29 sierpnia mieliśmy wizytę ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z dyrektorem generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad, panem Tomaszem Żuchowskim, i pokazanie 4 śladów S10. W dniu dzisiejszym, to jest 13 w piątek, odbyło się symboliczne wkopanie pierwszej łopaty pod drogę S7. W związku z tym mamy szereg projektów infrastrukturalnych, które doprowadzą do tego, że północne Mazowsze, a w tym przede wszystkim Płock, będzie lepiej skomunikowany. To mówimy, to co też zaczęliśmy mówić w tej kadencji, centralny port komunikacyjny. To dzięki temu inwestycje związane z kolejnictwem, które doprowadzą do tego, mam nadzieję, że w niedługim czasie, w ciągu 50 minut dojedziemy do Warszawy z Płocka. To co jest dla nas najważniejsze, zmiany infrastrukturalne, budowa kolejnego mostu, czyli wyprowadzenie ciężkich cystern, które są przetaczane przez cały Płock, i to powoduje, że zbudujemy małą obwodnicę kolejową wokół Płocka, tak żeby te cysterny nie były przetaczane przez środek miasta. To jest szereg też inicjatyw związanych tutaj na miejscu dla płoczan i z płoczanami. To są kwestie na przykład współpracy z Bankiem Żywności. To są też kwestie współpracy z samorządem, która jest też dla mnie bardzo ważna. A nie sądzi pan, że temat S10 już się na tyle osłuchał w Płocku i mało kto wierzy w to, że to S10 będzie faktycznie, i takie odwlekanie o kolejny rok, o kolejne 4 lata, o kolejne 5 lat nie będzie już robiło wrażenia na nikim? Pani redaktor, tą sprawą się zajmuję od 2005 roku, można tak też powiedzieć. To jest 14 ale, lat. Jasne, to można tak powiedzieć, ale to ten dopiero rząd i to minister Andrzej Adamczyk pokazał w Płocku, tak jak mówię, 29 sierpnia, 4 przebiegi korytarzowe. To jest nowy ślad dla S10. To jest wreszcie coś materialnego pokazanego, że ta droga będzie przebiegała bliskiej odległości Płocka. To już są namacalne fakty. To po pierwsze. Po drugie, ta droga jest złączona z jedną ważną też inwestycją, czyli dużego ringu warszawskiego. I to jest naprawdę bardzo ważna inicjatywa infrastrukturalna dla całego Mazowsza i też dla stolicy. W związku z tym to, że jest to wpięte S10 dla Płocka, bliżej Płocka, jest bardzo ważne i dzisiaj dostaliśmy jasno sprecyzowane, kiedy to nastąpi. Dokładny harmonogram dat, w której perspektywie to będzie finansowane, i teraz musimy wszystko zrobić, żeby tych dat i tych terminów dotrzymać. Z tym programem, z jakim idziecie do wyborów, czyli nadal rozdajemy pieniądze, przyzwyczailiśmy wyborców do tego, że pieniądze są na każdą, powiedzmy już to może tak bardzo kolokwialnie, zachciankę, to jest gwarancja sukcesu w tym wyborach. Nie, pani redaktor, to nie jest rozdawanie pieniędzy. To są kwestie związane, my inwestujemy w społeczeństwo. Przez szereg lat polskie społeczeństwo nie było doinwestowane. My doprowadzamy do tego, żeby społeczeństwo się bogaciło, żeby inwestować w to społeczeństwo, żeby dochód narodowy pracował i żeby pieniądze były dobrze wydatkowane. Pokazaliśmy, że poprzednie rządy nie inwestowały w społeczeństwo i pokazujemy, że rząd może inwestować i te wszystkie programy służą społeczeństwu, są dla Polaków. Czy jeżeli po wyborach będzie potrzebna koalicja, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało większość, czy jest ktoś, z kim taka koalicja byłaby możliwa? Pani redaktor, zobaczymy, co będzie po 13 października. Ja wierzę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie nadal samodzielnie rządziło.